Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i podjęliśmy właśnie decyzję co do klikania lochów. Ale o tym za chwileczkę, także przypominam o łapeczce w górę, komentarzu, no i subiku, jeśli go jeszcze nie macie, bo no zbliżamy się do tego klikania lochów. Kiedyś to nastąpi w końcu. Więc spoko, myślę, że możemy sobie zacząć tutaj to, co wszystko musimy zrobić. Tutaj możemy sobie od razu zwabić bohatera. Widzę, że In Your Face jeszcze nie wbił poziomu, więc możemy sobie go sklepać normalnie, bez przeszkód i odebrać sobie zwiększonego goldzika z kopalni. Niech nam się zbiera na kolejny dzień. Tutaj coś nam się świeci, więc zróbmy od razu atak na ośmiogłową hydrę. To też jest dobre, spoko. Dopiero po północy atak na Die Horde, więc szkoda, że nie dzisiaj jeszcze. Tutaj mamy mocnych przeciwników na arenie, ale nawet udało się wygrać. No i tak, decyzja podjęta, no i coś tu trzeba będzie zrobić. Coś będzie trzeba zrobić. Na pewno wrzucimy do kibelka za chwilę coś. Pobij przeciwnika gołymi rękami, to zrobimy na pewno sobie na spokojnie Mag Paladin. Ale tutaj, tak jak mówię, pasy to chyba każdy ma, więc sobie to rozmontujemy. Ten klejnot 1119, podejrzewam, że moglibyśmy gdzieś go wcisnąć. Damy na razie Magusiowi. Niech ma troszkę lepsze statystyki. Więc to jest spoko. No itemy po 10 milionów miło by było mimo wszystko sobie tutaj przytrzymać. Nawet epiki, ale chyba jednak tutaj polecimy pure tak czyściutko pod expa i pod aurę, więc po prostu one pójdą do kibelka. Nie będziemy tu czatować z nimi na wiedźmę, tak coś czuję. Zobaczmy, co chce dzisiaj wiedźma. Tutaj epiczek i to nawet tani. Jeśli patrząc na ten poziom, to naprawdę taniutki, ale nie potrzebujemy go, bo przecież dostaniemy epiki tutaj z od hazardisty, mam nadzieję. A wiedźma chce dzisiaj pierścienie, więc przynajmniej dwa sobie sprzedamy i nam się troszeczkę plecak opróżni. No, nie jest to jakoś znaczące opróżnienie, no ale zawsze coś, zawsze coś. No i tak, podjąłem tą decyzję, nie była to łatwa decyzja, na razie zakręcimy kołem, zobaczymy co dostaniemy. Jest pierścionek, więc pierścionek jak najbardziej sobie tutaj wrzucimy. No na szyjnik nie bardzo. Trochę expa to cieszy, goldzik też cieszy, truskawka, jakiś złomik, kolejny pasek. Zobaczymy, czy nadają się itemy do rozmontowania. Jeden się nadaje, więc tutaj robimy tak. No i mamy znowu tylko trzy miejsca. No trochę jest kiepsko. Zaatakujmy sobie pupile. Kulkona możemy dokarmić od razu, bo dzisiaj dostałem 5 jeżynek z kalendarza. Tu możemy dokarmić koniks już na 13, mam nadzieję, że nie pechowo. Raketa spróbujemy pokonać ogniem, niestety się nie udało. No gdzieś tam ten ogień trzeba było wcisnąć, tym razem nie siadło. No i spoko, więc to mamy ogarnięte. Kołem zakręciliśmy. Tu nie mamy już nic ciekawego, tu sobie zostawiliśmy jeden atak tak naprawdę. Więc no idziemy, tak jak mówię, zaczynamy awkę, idziemy czysto w expa, patrzymy tylko na expa do poziomu no 480 czy 485. Z waszych komentarzy było bardzo, bardzo równo, powiem szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo równo się rozkładały wasze głosy. Był też jeden głos na 475 poziom. Był też głos, żeby klikać od razu. No ale to nie na tym miało polegać, że będę sobie tutaj już teraz klikał te lochy. Więc podjąłem decyzję, że idziemy czysto w expa do 485 poziomu. Bo w tym momencie już mamy możliwość pokonania tylu przeciwników, co da nam bardzo dużo poziomów. Dokładnie to niecałe 11,
ale jeśli podbijemy tutaj swoje poziomy i swoje statystyki troszkę mniej niż zakładałem, no to może te 15 poziomów tutaj uda nam się wycisnąć. Wiem, że to będzie mega ciężkie, ale do odważnych świat należy. Najwyżej zatrzymamy się gdzieś na 497, 498 poziomie i sobie po prostu te dwa poziomiki dobijemy normalnie z awki. Także czekamy teraz tylko na wbicie poziomu 485. Potem czekamy na event Kowala i działamy, więc tutaj będzie na pewno się działo. Brakuje nam 13 poziomów, ale myślę, że grając pod expa tutaj zdobędziemy te poziomy w miarę szybko. No wiadomo, nie będzie to 1-2 dni, ale no tak w przeciągu może powiedzmy 4 miesięcy, jeśli by dobrze, naprawdę dobrze siadło. No bo patrząc na to, że co 20 dni będziemy dostawać level z kalendarza, no to powiedzmy, że tak ile my możemy teraz wbijać poziom grając na expa tutaj na tym poziomie? Powiedzmy, że takie 10 dni. Także 3 levele mamy w miesiąc. Jeśli dobrze liczę, no tak mniej więcej powiedzmy, że 3 levele mamy w miesiąc. Nawet 4 by można było powiedzieć. Nawet 4 levele w miesiąc, więc brakuje nam 13, więc 3 miesiące by nam to zajęło. No ale powiedzmy, że te 4 miesiące będzie tak naprawdę bardzo, bardzo optymalne. Więc mamy luty, więc na czerwiec będziemy gotowi na klikanie lochów. Mam nadzieję, że dotrzymacie ze mną do tego momentu, a nie teraz po prostu odpuścicie oglądanie odcinków i wrócicie dopiero na klikanie lochów, no bo to też nie na tym polega, żeby tutaj teraz zniechęcić was do oglądania, bo miło mi było, gdybyście każdy odcinek mój oglądali, nie tylko tak wyrywkowo, no bo jednak dla twórcy jest to ważna rzecz, jeśli ktoś się tutaj ogląda, stara się, komentuje, twórca to widzi i twórcę to cieszy i ma chęć wtedy jeszcze większą do nagrywania, więc no wiecie co robić, wiecie, że łapki w górę, komentarze napędzają tutaj oglądalność, bo każdy tutaj, każda łapka pozycjonuje inaczej tutaj te filmy. Być może trafią te filmy do większej rzeszy tutaj odbiorców, na co bardzo, bardzo liczę. Więc ja tutaj zachęcam was bardzo do zostawiania tych łapek w górę, komentowania. I być może w końcu uda nam się przebić magiczną barierę 400 subów, może później 500. Byłoby naprawdę fajnie. Na razie zatrzymaliśmy się znów na 360 subików, ale liczę, że w końcu ruszymy znowu dalej. Jesteśmy już praktycznie na trzecim pasku. Nie wiem, ile tutaj tego expa dostajemy. Wydaje mi się, że nawet fajnie, chociaż jak biorę dyszki za 2 miliony, to nie jest zbyt miłe. Wolałbym dostawać zdecydowanie takie piąteczki za 1 600 000 cały czas niż dwójki, dziesiątki za jakieś 2 miliony, bo to jest naprawdę strata wielka expa, bym powiedział, ale no jak zdecydowaliśmy się, że idziemy czysto pod expa, no to sobie tak zrobimy. Tutaj zdecydowanie ta misja, 7 za 4 600, piękna. Bardzo piękna misja. Jeszcze dodatkowo daje nam jabłuszko dla Kamolaka.
Więc fantastico. Tutaj zdecydowanie sobie tą misję wybierzemy. Powiedzmy, że ta dwójeczka będzie najlepsza. Tutaj dychę musimy wziąć. 3,5 miliona to jest spoko. I nie mamy miejsca. Dobra, wyrzućmy powiedzmy tą klatę, te buty, bo one milion tylko kosztują, więc nie prezentują sobą jakichś tutaj naprawdę ciekawych walorów. Nie mamy też itemów do rozmontowania, więc no trochę lipa. No możemy to wziąć do rozmontowanka. Niech już będzie trochę słaba ta misja, ale niech będzie. Dwójka za 400. Troszkę pewnie stracimy tych tutaj statystyk mimo wszystko, tak grając, ale nadrobimy sobie to. To jest 10. piwko, tak, więc nie możemy wziąć tutaj tej piąteczki, więc bierzemy tą dwójkę i liczymy naprawdę na fajny expik. No jest okej, okay. Jest okej, okay, jest fajna misja. No i jeszcze ostatnie piwko z epikiem. Ale tego epika niestety nie weźmiemy, bo musimy grać czysto pod expa. Ten epik nie był jakiś fascynujący, więc mogliśmy sobie go opluć. Mogliśmy sobie go opluć teraz, aby nie dostać tylko samych piątek. Jest ok, więc jakoś sobie tutaj dajemy radę. I tutaj co? No tutaj pójdziemy więcej w golda. 6 milionów, a milion... Tam nawet nie było miliona expa, tylko 100 tysięcy expa. Więc no zdecydowanie bardziej opłacało się wziąć tutaj tą misję z 16 milionami złota. Więc to mamy zrobione. Możemy sobie ustawić na godzinkę wartę. I tak, grając pod expa mamy 570 milionów. Więc straciliśmy powiedzmy na dniu 20 statystyk. No jakoś tak, 20 statystyk, więc przez jakiś czas jeszcze tutaj trochę potracimy tych stat, ale jak ruszymy z kopyta, to nie będzie zmiłuj. Spróbujmy sobie tutaj tego wojownika sklepać. Dobra, mamy walki zrobione, więc to jest dobre. Lochy jeszcze trzymamy, ale możecie sobie zobaczyć, jak to teraz wygląda. I z tego co widziałem, no to jeszcze karczmy mrocznych sobowtórów nie rusza. Tutaj już naruszymy górę Olimp, tutaj zdecydowanie do nordyckich bogów też przejdziemy dosyć poważnie, Emoridor też dosyć mocno ruszymy, Karuzele też myślę, że do połowy dojdziemy, Szkoła Magii też pójdzie ładnie, no i tutaj chłopaki też trochę zmiękną, więc czekamy bardzo, bardzo mnie to interesuje, jak to siądzie. No i zobaczmy ten nowy kalendarz, bo w sumie nie rozglądałem się tutaj na nim. Tylko spojrzałem, że dostaniemy 5 jeżynek. Dzisiaj, jutro wytrzymałość. Może być. Podka na rękę. No niestety będzie do sprzedania. Klepsydry są spoko. Runy, no to już teraz tak średnio. Podka na siłę jest spoko. Inta jest lipna. Drewno powiedzmy, że ok. Goldik ok. Kamień tak średnio. Grzybek, odłamki. Podka na szczęście. Potem 5 grzybków, dusze, 25 grzybów i podka. No jest ten, naprawdę ten kalendarz jest przyzwoity. Więc tutaj nie będę narzekał na niego. Mogliby nam tylko wymienić powiedzmy te 3 podki na coś innego i by było naprawdę spoko. No to teraz przed nami co? No szukanie epików u hazardisty. Mam nadzieję, że coś się trafi, a jak nie, to byłoby miło dostać jakieś tutaj odłamki. Tutaj gdzieś przeskoczyła ten epik na to drewno. Niestety się nie udało za pierwszym razem. Tutaj spróbujemy odłamki, a dostajemy epika. Okej, okay, buty. Bez dziury, ale przerzucimy sobie tutaj. I jeszcze jedno miejsce mamy, więc pewnie będziemy musieli się czegoś pozbyć. O, jakby tak nam wypadło od razu, to by było spoko. 4 epiki z pierwszej ręki, to by było coś. Dobra, próbujemy wygrać jakiegoś epika jeszcze. Nie wychodzi. Zdecydowanie nam nie wychodzi to.
Ale próbujemy. Dobra, mamy epicki przedmiot, rękawice. Z dziurką nawet, okej. Więc zróbmy to tak. Czy mamy coś poniżej 2 milionów? To jest pytanie za 1000 punktów. Nie mamy. Więc coś za 2 miliony. Powiedzmy te buty sprzedajmy. I jeszcze jakieś kręcenie chyba nam tu zostało. Jeszcze 3 rzuty. No dobra, tu mamy dwa razy epic, więc próbujemy. Jest epicki przedmiot. Naszyjnik. Fajna runka, powiedzmy, że maksymalna. Więc tutaj też bierzemy to. Lata do sprzedania. Jeszcze 2 rzuty przed nami. I znowu nam się ustawiają takie 4 epiczki. Ale dostajemy drewno. No i na koniec, co będzie? Ano nic nie będzie. Więc dzisiaj dostaliśmy 2 epiki, 3 epiki. No więc nie ma tragedii. Na 10 rzutów 3 epiki jest spoko. Tak się teraz też zastanawiam, co tu zrobić, bo mamy kopalnię klejnotów 41. Do czerwca, czyli do tego poziomu 485, myślę, że będziemy mieć kopalnię 50. I wtedy ja przystopuję kopalnię, bo będziemy chcieli sobie ruszyć pewnie skarbiec. Albo troszkę podbić tutaj boki. Ale nie wiem. Nie wiem, sam nie wiem, jak to zrobić. Myślę, że raczej ruszymy skarbiec do 45. A później albo ruszymy dalej z kopalnią, albo z bokami. No bo te boki też kiedyś trzeba zrobić. Ale zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Pewnie córki będą nam pozwalały na kopalnię, więc pewnie będziemy robić kopaleńkę. Więc dobra, to mamy ogarnięte. Plakacik sobie zrobię bez problemu już po odcinku, bo to jeszcze 5 minut. 11,5 miliona expa, więc fajnie. Będziemy mieć 880. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tu mamy 600 tysięcy odłamków. Moglibyśmy sobie zrobić już na pewno na razy 13 wszystko. Ale nie chcę na razie. Na razie trzymamy te odłamki. Mam nadzieję, że w końcu nam się przydadzą. No i na pewno jak sobie tutaj przebierzemy się na legendarnym dungeonie przy 485 poziomie, to już na pewno będziemy ulepszać na maksa te itemy, które są możliwe. Więc dobra, pierścionków tu żadnych nie widzę, żebyśmy mogli jeszcze opchnąć. Tutaj też nie ma. Ten pierścionek nadal mamy tutaj mega, mega słaby, więc jeśli by wypadła nam jakiś pierścień i przerolowalibyśmy go dla Kunegundy, no to byśmy jej założyli w końcu. No a tak, na razie się męczy z tym słabizną, bo powiedzmy, że my mamy 745, więc tam 200 ponad statystyk by dostała Kunegunda z samego pierścienia. A też miło by było wymienić im pachołkom klejnoty, chociaż my też nie mamy już takich fantastycznych, ale wszystkie powyżej 1300, więc nie ma tragedii, a tutaj jeszcze znajdują się jakieś tysiączki, 1058, więc chociaż tak do 1200 wszystkie te beryle trzeba by było podnieść. Tutaj nie mam w ogóle beryla jeszcze, bo wymieniłem klatę Kunegundzie i zapomniałem, przecież mogłem wrzucić tego berylka małego tutaj. No trudno, na razie nam się i tak nie śpieszy, więc kiedyś sobie wykopiemy. Więc to mamy ogarnięte, tutaj coś nam się w twierdzy świeci, czarny klejnot, szkoda. Szkoda, że czarny, bo byśmy od razu wrzucili sobie dla kłusi pomarańczowego, no ale nie ma. No i dobra, McFluffy, pójdźmy ziemią, pewnie przegramy. O, nawet nie, no dobra, to mamy już 5 jeżynek z powrotem, więc jest spoko. Także to mamy ogarnięte, chyba wszystko mamy już zrobione, bo plakacik zrobię po odcinku, pupile zrobię już po odcinku, więc to wszystko, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Szkoda, że dzisiaj tylko 5 rozmontowań, no ale nie było więcej. Także kończę, trzymajcie się cieplutko i na razie.